35 godzin pauzy. Jak widać, w Stanach już jest zresetowany czas pracy, a w Kanadzie jeszcze nie. Ale w Kanadzie zaczęły mi wracać godziny, więc mógłbym już ruszać. No już poczekam 36, żeby mieć w Kanadzie, bo nie śpieszy mi się. Mam załadunek 350 km stąd, awizacja na 10 rano czasu lokalnego. No to jak wyjadę sobie o 5 rano, 10 rano powiedziałem, awizacja o 11 rano czasu lokalnego. Więc jakbym wyjechał o 5 rano, czyli za godzinę, czyli o 8 rano mojego czasu, no to i tak mam nadmiar, duży nadmiar. No. Nie chcę też za wcześnie ruszać, żeby po załadunku móc wyjechać maksymalną ilość kilometrów, nie? Ale z tego co czytałem na recenzjach, tam przyjeżdża się i w pół godziny jest się załadowanym. No, miał być zmieniony ładunek. Dzwonili do mnie wczoraj, że może się zmieni, że mi zmienią ładunek, że będzie do Montrealu, cebulę, ale jednak nie. No ja się pytam, i ten ładunek jest na czwartek do Toronto. Ja mówię, ja najprawdopodobniej będę we wtorek. Mówi, no to gadamy, rozmawiamy na początku tygodnia, kiedy będziesz i zrzucisz tam naczepę jakieś miastowe w Toronto, to rozładuję. Więc tak, no to więc za godzinę się będę zbierał. No zaminęło na co? Padało cały czas, siedziałem w kabinie, montowałem filmy, posprzątałem i nic się nie działo, odpoczywałem, bo to jednak tamten tydzień był niby taki na lajcie, ale trochę zwariowany. Ale mam obstawę, po prawej Peterbilt, po lewej ogromny Kenworth z Teksasu, przyjechał wieczorem, ja już spałem, całą noc na chodzie. Silnik kata ma. Nic. Już bym mógł jechać, ale poczekam profilaktycznie do 36. Pójdę po wodę, żebym miał na powrót i ogień. Na załadunek. Proszę, wody już nabrałem. W tamtym baniaku jeszcze mam z połowy, to mi starczy do... akurat na tydzień, nie? Jak będę miał, jak jestem w trasie, to mi spokojnie starcza. Mi starcza około 20 litrów na 2 tygodnie, 10 litrów na tydzień. To jest, jeżeli mam dostęp do prysznica, bo jak nie mam dostępu do prysznica, to tej wody idzie więcej, bo próbuję inaczej się myć, no, ale nie mam takiej sytuacji, bo jak jadę przez Kanadę, zawsze się kąpię w Winnipegu i w Albercie, tylko jak wtedy mnie zostawili właśnie w tym. Nie wpuścili do Stanów, no to nie chciało mi się jechać do Chilliwack, stanąłem, nie chciało mi się jechać do Hope, stanąłem w Chilliwack i tam nie było prysznica, mówię, już dałem sobie spokój, nie przestawiałem się na inny trakt stopnia. A teraz jak będę wracał przez Stany, to też nie ma problemu, cały czas ten, to jest tylko jak stanę gdzieś na dzikusie, żeby umyć twarz, ręce i zrobić sobie kawę, nie? No i ja tu przeskoczę sobie o 6 rano. Sobota, nawet i w dzień nie powinno być problemów, ale jak ten, zatankuję paliwo w Napawin. Gdzie to jest ten Napawin? Gdzieś tu. O, Czechalis, Napawin. 50 galonów dla ciągnika, chłodnie na pełno. No i później dojadę na załadunek jakąś godzinę przed awizacją. Nawet może i wcześniej, przed 10, nie wiem, jakoś tak. No i później powędruję 84 w dół. I dzisiaj tak chciałbym dotrzeć tutaj, do Ontario, a nawet i dalej. No jakoś tak będzie, 7 godzin to będzie tutaj. Ale tu już jestem w okienku, że dojeżdżam przez 4 dni do Montrealu. No i później będzie tak, tu 30, ja nie jadę na Salt Lake, tylko tutaj Pocatello i 30. Jak stanę na granicy Idaho i Ontario, to później następny dzień dojadę do Elk Mountain, później dojadę przed Des Moines, później dojadę gdzieś przed Toronto, czyli to będzie wtorek wieczór, w środę rano przepnę albo, no nie wiem, no chyba tak, no przepnę jakąś naczepę, dociągnę ją do Montrealu na środę po południu. Taki jest plan. Ok, 36 godzin pauzy właśnie się wykręciło,
Zobaczymy, czy w Kanadzie już mam. Mam. No i można zaczynać przeglądzik. Mogłem wcześniej, ale... On duty. Przegląd. Pre-trip. Już. 6 godzin minęło, nie wiadomo kiedy. Powolutku, niech się trochę rozchodzi. Jaro, będzie ładny widok. Przestało padać. Wczoraj cały dzień lało. No, znaczy tam były momenty, może godziny, że nie padało, ale... Mówię, może wyskoczy na rower, ale nie, wszędzie. I tutaj tak przychodzi znienacka, nie? Kropi, kropi, kropi i nagle tak leje, ale to... Ktoś wiadro wylewał z nieba. No i dzisiaj w Sierra może właśnie takie okienko będzie. Przejedziemy centrum w nocy. Paliwo już na rezerwie. Ale tam mam 100-150 km. Z takim ciężarem to jeszcze z 300-400 pojechał. 200 na pewno. Track stop na weekend nie jest oblężony. Jakieś pojedyncze miejsca są. Sobota, a ja zaczynam tydzień pracy, można powiedzieć. No. Bo teraz będę pracował aż do... Jak dobrze pójdzie, do środy w południe. Może ciut później. Seattle przelecimy z pełną prędkością, nawet powyżej limitu prędkości. W pewnym momencie się zrobi 55. To jest taki fajny moment, że widać całą panoramę miasta i jest, będzie widać. Są chmury, jest mgła, ale to są takie wyższe chmury. Jest.
wjeżdżamy w tunel i koniec przyjemności widokowej. Ale imponujące są te miasta amerykańskie, nie? Wcześniej rano to zjadę w Tacomie. Zatankować tak, nie wiem, z 300 litrów. Nie za dużo. Jest ciężki ładunek, nie? Ale mam lekką naczepę. Wszystkie nasze naczepy są lekkie. No ale na pełno nie zaleję. Zaleję dopiero na pełno, jak już będę załadowany, dla pewności. Już mówię, to nie są jabłka, to jest taki ładunek, który jest standardowy, czyli waga jest przewidywalna, bo to jest napój, więc... Więc nie sądzę, żebym był przeładowany, nie? Dobra, wyjazd 136, szybki in and out, kawa i lecimy dalej. Z tego truck stopu jechałem na rowerze do centrum Seattle. Zawsze problem z tym zjazdem, tutaj jest też zjazd do portu i zawsze korek na tym zjeździe. Dlatego nie lubię tu zjeżdżać. Rzadko tu zresztą jestem na tym locie, nie? Bardzo rzadko. O, tu zmienili, bo... No tak, zmienili. Żeby rozładować. Dwa parkingi, jeden tu, drugi jeszcze po drugiej stronie, nie? Ale tutaj znaleźć miejsce równa się z cudem. Nawet o wczesnej porze w tygodniu. Dobra, jest wolna pompa. Kurde, już mi zabrał. A nie, tam jest. Pieniądzory, 60 wyjąłem, ja tak zawsze wyjmuję, $60. Tu w Waszyngtonie zauważyłem, dwa tygodnie temu jeszcze jak byłem, nie było, nie? Znowu wróciły maski, znaczy tam większość ludzi nosi, mniejszość nie nosi, ale co jest nowe, że znowu jest na wejściu na truck stopy napisane, że maski są obowiązkowe, a wcześniej tego nie było. Także no, jak jest napisane, to się zakłada. A jak nie było napisane, to się nie zakładało. Okej, okay. Zalałem 60 galonów, czyli razy 4, jakieś 220 litrów. Chłodnie na pełno. Defa zatankuje na pełno w Oregonie, to już mi starczy do Montrealu. No. I zostało mi 250 km. Za 10:07. No to bym był tak po 9.30, 9.40, półtorej godziny przed awizacją. Jadę. Tam podobno od ręki biorą i co? I pół godziny ładują. Tak było w recenzjach Google, ale jak będzie, to zobaczymy. No miejmy nadzieję, że tak będzie. To by było super, nie? To wtedy bym jeszcze o fajnej godzinie poszedł spać. Ale jak zacząłem dzień o 8 rano mojego czasu, muszę go skończyć o 10 wieczorem mojego czasu w Stanach. Chociaż nie, jakby tam... No, do tego splita można robić, nie? Tylko że musi załadunek trwać więcej niż 2 godziny. Tak czy inaczej. Dzisiaj załadować i jeszcze jechać. Dzień już wstaje. Także spoko. Tutaj nudne tereny są. Lasy same. Waszyngton. Aż do... rzeki Kolumbia, aż do... Vancouver. W Waszyngtonie, takie miasto się nazywa, Vancouver, Washington i później Portland, Oregon, ja tam jadę ciut na południe, na obwodnicę załadunek przy samej autostradzie. Tu jest ten drugi parking. Beznadziejny. O,
jest miejsce, wow. Oni powyjeżdżali. No nic, wracamy na autostradę. No, na ulicy też sobie tutaj stają i śpią, jak nie ma wyjścia. Czyż go nie przegonili? Ponure tereny. Mówiłem, lasy. Lasy, lasy i lasy. No. Raz jest więcej mgły, raz jest tak. Dobrze, że nie pada. Przynajmniej tyle. Za godzinę będę na miejscu. Taką pogodą mnie przywita Oregon i rzeka Kolumbia. Już wcześniej widziałem Kolumbię, bo ona tutaj takiego zawijasa robi i na północ trochę ucieka. I w pewnym momencie przy piątce się jedzie wzdłuż Kolumbii. Widać statki, które przypływają z oceanu. No i będę grubo przed czasem, no zobaczymy, zobaczymy. Chciałem zjechać do Walmartu, kupić parę rzeczy, ale przegapiłem wyjazd i no i za późno. Nawet nie widać rzeki. Taka mgła jest. No. Wczoraj tutaj prawdopodobnie też lało. Więc z Portland by nic nie wyszło z zwiedzania. I tak mi się nie chciało tutaj jechać. Z ponad 3 godziny, nie? I nie wiadomo, czym w ogóle miejsce miał na truck stopie i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś zaliczy Portland. Na rowerze, na bank. Się wystraszyłem. No trucks over 60 feet. Ale to nie mój zjazd. Znaczy mój zjazd tylko w tą stronę, a ja w tamtą stronę, ale po drugiej stronie, więc luz. No zobaczymy. Półtorej godziny przed czasem będę. Sobota. Może się ucieszą, że szybciej przyjechałem, to szybciej skończą. Muszę być zawsze pozytywny. Ciekawe, co teraz wada złapała. Mordę. Jakiegoś komara. Dobra, za torami w lewo gdzieś. To jest dwie firmy na jednym, w jednym miejscu. Safeway Distribution, czyli jakiś centrum dystrybucyjne spożywki, bo to jest Safeway, to jest sklep spożywczy. No i ten. I to moja firma, jakiś Portland Bottling. O, tutaj miejsce na ulicy do spania jest, proszę. Naczepy pozostawiane, tak? Okej, to tu, po lewej. To jest to. Gdzie jest wjazd? Zobaczyłem to za torami. No jest. Za światłami, za torami. Na lewo. Ja się chyba ładuję gdzieś tam. No nie wiem. Poprowadzi mnie, który jest tam. Jest ochrona przecież na wieście. Maksymum 10 na godzinę, 10 mil na godzinę i dookoła budynku i przy 517 jest check-in. No fajnie by było. Chociaż tutaj chyba można spać. Znaczy nie wiem, czy można, czy nie. No ale bym tu nie kręcił przez Skrzywski. No way. 10 na godzinę. Kurde, jakaś alergia mnie złapała. Ja tak mam czasami w Waszyngtonie albo w Oregonie. Jadę i nagle nic z tego, nic złego chce mi się kichać. Zresztą w Luksemburgu też tak miałem. Nie mogę dojść, na co jest ta alergia. W Polsce też tak miałem. Tu się kartki kończą w moim tym, będę musiał dokupić. Na tesiku.
za który dziękuję, to od jednego z mojego widza się dokupić 517. Gdzie to jest 517? Nie widzę. Aha, 800 to jeszcze. No i tam gdzieś są. Volvo, ładne, nie? Centrum dystrybucyjne śpi. W sobotę wiele się nie dzieje. Czy to tu, czy nie tu? Idę się spytać. Nie, to nie było tam. O, to jest chyba to. Shipping receiving Portland Bottling. Okej, to idę się spytać. Tu 171 jest napisane. Ja nie wiem, ta pani na ochronie, kurczę, jakaś zaspana była czy co? Albo może pracuje na weekendy i ten. Z drugiej strony jest shipping. Bo czasami warto wcześniej przyjechać. Ale tutaj widzę, nie ma żadnej akcji, to miejmy nadzieję, że od razu ciach ciach. Są pod rampami jakieś traki, jeden trak, dwa traki. I to jest freeze protect, czyli chronić przed zamarznięciem. No wiadomo, nie? Że tam się nie martwię. Dobra, stanę tu, idę do ofisu i może mnie załadują, może nie. Gdzie jest 171? 171 jest tam, okej. Okay. Same power drinki, Rockstar. I typowy zapach. Po dwie palety naraz ładuje. Takie wózki mają, nie? To szybko będzie. Drzwi 170, muszę się cofać od razu i jak będzie zielone światło, mamy się cofnąć. Tu kierowca, którego załadowali, powiedział, że napisze im dobrą recenzję, bo załadowali go w 15 minut, także ze mną nie powinno być inaczej. Elegancko, kurcz. Już dali mi plombę. Takie ładunki to się szanuje, nie? Dla kierowcy. Ten ładunek pewnie mało płaci, nie? Ale to więcej kasy jest w tych. Chociaż on jest na temperaturze, to coś tam więcej musi płacić. Zobaczymy, czy od razu mnie bierze. No to ja sobie szybko coś przekąsnę, bo zaraz będę jechał. I wyjadę do końca dzisiaj, co mogę, 7 godzin. Okej, okay, ustawiam azymut Mississauga, Ontario i już. Ledwo to tortille zdążyłem zjeść, już mnie zaczął ładować. Teraz sobie zupkę podgrzałem. Część zjem, a część sobie wleję do tego, do kubka, na drogę. Wow. Tak jak człowiek się ładuje w sobotę, to zawsze jest podejrzliwy, a będzie szybko, a będzie wolna, czy w ogóle będzie. A tu proszę, cyki pyk. Już mi pauza pstryknęła 30 minut, bo ja jak zaparkowałem, poszedłem do środka, no to on tam ładował tego drugiego. Zanim podszedł, trochę zeszło, nie? 15 minut. Tak, już mam 30 minut pauzy, to teraz dam on duty. I docking, nie? Żeby to tak wyglądało, że podjechałem pod rampę, no. 5, 6, 7 minut. Nie, 2-3 minutki i później znowu. Dwa razy wjechał? Może daleko ma na magazynie, nie? No. Jeden, kurczę, wózkowy. I zero trapów. Miałem nosa, żeby wcześniej przyjechać. Do Mississaugi jest 4200 km, czyli do Montrealu 4750. No, to jakbym się 7 godzin ujechał, to zostanie mi 4000 do Montrealu. No to tak by wychodziło, że we wtorek na wieczór jestem w Toronto. A to jest na czwartek ładunek. No chyba, że mi zrobią awizację na środę, no to wtedy i tak muszę spać i tak, nie? Ale ja bym wolał na przykład coś takiego, że no bo teraz będę cofał swoje godziny czas pracy, nie? Że jak dzisiaj zacząłem o 8, to jutro zacznę o 6, 4, 2 nad ranem na przykład we wtorek, czy tam w środę. No to wiadomo, żebym tak nie ruszył, no ale wtedy bym sobie ruszył na przykład o 3 nad ranem, czy tam 3:30. Wjechał w Toronto, przepinka, jestem w środę w Montrealu, około południa. No ale ta przypinka musi być. Okej, okay, dobra. Mniej więcej wiem, na czym stoję.
dzisiaj jak ujadę 7 godzin, to jestem, nawet mniej, 4-5 godzin jak ujadę, to jestem w okienku 4-dniowym do Montrealu. Ale ja wyjadę 7 godzin, bo ja wiem, że wtedy wjadę w ostatni dzień do Kanady. Nie? We wtorek już wjadę do Kanady. Spoko. Pogoda elegancka, a zobaczcie, to są kamienie jeszcze z gór skalistych. Wchodzą w te... Tutaj rozlewają te... Proszę. Puste puszki. Trucizna. Co to jest? Bang jakiś. Energy. Ale kto to posiada? Chcę zobaczyć. To jest jakiś diet, bo zero kalorii. To jeszcze większa chemia. Nie mogę się doczytać. No, warning, too much caffeine may cause nervousness. Dużo kofeiny jest w tych energy drinkach. Ale ja dalej się nie dowiedziałem, czyje to jest. Distributed by Viral Fart. Dobra, nieważne. Energy drinki. Aluminium. Ile to energii, żeby wyprodukować. Już jestem załadowany. Tak to można pracować. No, papiery są. Chłodnie odpalę, zamknę drzwi i wyślę papiery. Jeszcze się profilaktycznie zważę. 44 tysiące. No. Będę ok, ale... Muszę się zważyć, bo zobaczyć, czy są dobrze towar rozłożone. Już. Dobry ładunek. Niewysoki. 20 palet. Nie dał poprzeczki. Muszę iść po moje poprzeczki. Wyjął i nie włożył z powrotem. Tak, muszę iść po moje poprzeczki. Rockstar. Zaraz mi wyjmie. Kurde, ładna pogoda się zrobiła na rower. Wszystko, co miałem zrobić, zrobiłem. Jeszcze tylko się zważę na wyjeździe w Truddale i później timelapse 84 wzdłuż rzeki Kolumbii. No, mam nadzieję, że nie będzie chmur, bo tutaj widok naprawdę jest ładny. Dawno tędy nie jechałem i później będzie się droga rozszerzać. Aż do Pendleton, tam w górę, w dół i później ostro w górę. No i to będzie mniej więcej tyle. Timelapse. Później przez Oregon, timelapse, aż do Idaho i tam rzucę kotwicę. Jeszcze nawet nie wiem, gdzie rzucę kotwicę. Mam, ile mam godzin jazdy? 7 godzin, parę minut, nie? Tak, 7 godzin, 9 minut. Cały załadunek, godzinę z papierami, ze wszystkim. I tak już nie śpieszyłem się, wszystko powolutku. Mogą sobie jeszcze zaoszczędzić 20 minut, ale po co? Dwa tygodnie temu ładowałem w Waszyngtonie, ale w Łynaczy. Ale teraz podałem datę wyjazdu na sobotę, bo ja wrócę w środę, a nie we wtorek, na wieczór, nie? Ja jestem w tym samym okienku, ale mogę pojechać do British Columbia, ale oni mi w piątek załadują towar. A może gdzie indziej mnie puszczą. Ok, let's go. W stronę wschodu, czyli na wschód, się rozpogadza, także wyjedziemy z chmur, będzie ładny widok, no tak, nad Pacyfikiem, będzie ładny widoczek na ten, na koryto rzeki Kolumbia. A jest bardzo ładny widok, bardzo ładny. Ale najpierw trzeba zważyć się, to już niedaleko. Jeśli tam będzie miejsce na paliwo, to od razu też zaleję, bo to jest Loves, nie? To już nie będę zjeżdżał następnym razem. Stary truck stop, Love, za wcześniej to był Flying J. Bardzo dawno temu. Dawaj, panie. Są mi wolne pompy, ale najpierw
zaczyna się zdarzyć. Najpierw się darzymy. Później oberek i... Dobrze stoję na platformie. 1497, zgadza się. Za ciężki. No autoryzuj tam w środku. Busy. O, będzie. 34 równo jestem. No wystarczy, a na ogonie jestem lekki. Wystarczy, że troszeczkę przestawię koło, leję paliwa do pełna i spadam. Zajęli pompę, czy jeszcze jakaś wolna się znajdzie? Zajęli, ale jaja. Mordę jeża. A nie, jest jedna, okej. Okay. Tankuję z panem, defa już też zaleję. Jestem all set, jak to się mówi. Zatankowany, jeszcze cofnę sobie koła. To zawsze mówię, odwijam ogon. O, ciężko będzie coś. A, nie przeskoczyły wszystkie te. O, teraz przeskoczyło, ale za daleko. Dobra. I jedziemy. Timelapse. Droga numer 8-4 wzdłuż rzeki Kolumbii do Pendleton i mam nadzieję gdzieś dotrzeć dzisiaj tu, przed Boise.
jazda non-stop przez calusieńki prawie że Oregon, aż do zachodu słońca. Ja z Oregonu wyjadę za jakieś pół godziny. No już się ściemnia, to zatrzymałem jazdę w przyspieszonym tempie na ekranie. No i już mam wszystko obcykane. Próbuję dotrzeć do Boise, ale to będzie na styk. Więc staję w Caldwell, Idaho. Stamtąd dokładnie wiem, gdzie będę dojeżdżał, nie? Caldwell, Idaho, dojadę do Elk Mountain. Z Elk Mountain dojadę na milę numer 90 w Iowie. I później wyląduję w Woodstock w Ontario. We wtorek po południu, dość wcześnie, 6-7 tak. Nawet wcześniej, nie? Tylko to mówię, nie ma sensu, bo bym ostatni dzień musiał, znaczy musiał. Ostatni dzień bym mógł zacząć jechać o 1 nad ranem, nie? Także będę miał ekstra czas. No i w poniedziałek się dowiem, czy, znaczy ja będę ich puszował, żeby mi dali przepinkę w środę z samego rana, tak o 4-5 nad ranem, żeby coś było dla mnie gotowe we wtorek wieczorem na bazie w Toronto. Ja tylko zrzucę na czepę, przepnę i polecę dalej. I w środę w około południa będę w domu. No chyba że załatwię awizację na środę, żeby ten ładunek zdjąć, no to tak. Tylko że wątpię, bo to są korporacje, oni używają traka i naczepę jako magazyn. Także jak chcieli, żeby ten ładunek dopiero dotarł na czwartek, to raczej wątpię, żeby wcześniej przyjedli. No ale nie wiem. Więc tak to wygląda, proszę Państwa. Pierwszy dzień powrotu. Jutro nagrywam jeszcze jeden dzień powrotu, bo będą ładne widoki, Wyoming. I koniec filmu. To jest ładny moment Oregonu. Za Baker City aż do Huntingdon. I w Huntingdon dojedziemy do rzeki Snake na chwileczkę. Później znowu na przełęczę ją zgubimy i później znowu ją znajdziemy w Idaho. No, ale tego już dzisiaj nie zobaczymy.